szuka wszędzie. Witamy, witamy Państwa serdecznie jeszcze. Dzisiaj mamy 11, proszę Państwa, sierpnia 2014 roku. Jesteśmy cały czas w centrum Polski, katolickiej Polski, na Mazowszu nad Wisłą. Proszę Państwa, szkoła jest już przez Państwa rozpoznawana na Saskiej Kępie. Tutaj Świadkowie Jehowy mają salę królestwa i proszę Państwa, Świadkowie Jehowy mają w bardzo wielu miejscach salę królestwa, z tym, że teraz przebywają nie tu, nie w Warszawie, nie w Polsce. Są w Anglo-Ameryce Białystok, jak potrzeba, no to jako misjonarze, bo przecież nie do handlu, nie do flotów, nie do gadania, nie do głupot, bleble, przyjeżdżają, aby głosić. Ja zawsze, proszę Państwa, tak jak mówię, że mam czyste sumienie, proszę Państwa, że jak gdzie nie byłam, to na jakimś kongresie, na obozie, przecież nie koncentracyjnym, tylko na ośrodku pionierskim, to się głosi. Od wsi do wsi szerzymy dziś Jehowy słowo treść, po wsiach i miastach trzeba Jehowy słowo nieść. Także proszę Państwa, pozdrawiamy Saskiej Kępy dzisiaj, proszę Państwa, wyjątkowo, może to nie jest późno, może to nie jest wcześnie, no ale święci to dawno już śpią. Święci Świadkowie, proszę Państwa, dawno już śpią. I jeszcze tylko pokażemy, proszę Państwa, tę szkołę, gdzie moja koleżanka Bożena Rodca, jako była polonistka, proszę Państwa, w tej szkole uczyła dzieci polskie, przecież jesteśmy w Polsce, dzieci polskie, że Bóg to Jahwe, że Bóg to Jehowa. A wiecie Państwo, że te nauczycielki nowej generacji, nowej daty to dawno już nie uczą. Też miałam taką inną nauczycielkę, którą trzeba było uczyć Słowa Bożego, bo wiecie Państwo, co z tego, że ktoś jest po stomatologii, a Biblii nie widział w życiu. Jest tak. Na religii Ciebie nie nauczą tu w Polsce, a w Polsce Kościół katolicki nie nauczy. On prędzej by coś ukradł. Dlaczego my mówimy dzisiaj o złodziejach? No, wykradli imię Boże Jahwe, wyrzucili do śmietnika. Drugie przekazanie, wykradli, wyrzucili do śmietnika. Nie ma. A tu w oryginale było. Przecież Bóg nie da z siebie drwić, nie oszukasz. Ja to jak gdzie wejdę, to od razu wiem, o co chodzi. I kiedyś takie te babki inteligentne w Anglo-Ameryce Białystok powiedzieli, proszę pani to jest niesamowita, bo jak pani gdzie nie wejdzie, to pani od razu blusa wyczuje, bo one czasem, jak ktoś na przykład chciał mi jakąś psikusa zrobić, to ja od razu byłam uprzedzona, ale sama przez się. Sama przez się. Także pozdrawiamy serdecznie i te buziaczki przesyłamy. No, szkoła tutaj na Saskiej Kępie rzeczywiście ma w sobie salę królestwa. Tutaj też w tej szkole, proszę Państwa, były wygłaszane wykłady Józefiny Kądzieli, na które serdecznie Państwa zapraszamy. Elka Wiercielka, Elka Twierdzielka, Cinderella, Wiesiolandia on youtube.com.